No i faktycznie postawiliśmy sobie pytanie już parę lat temu, czy i w jaki sposób moglibyśmy mierzyć to, czym się zajmuje fundacja. No więc taki pierwszy i najprostszy poziom to jest mierzalność pewnych rezultatów, prawda? Czyli w każdym programie możemy sobie opowiedzieć, tyle a tyle dzieci wzięło w nim udział, tyle a tyle godzin warsztatów zostało zrealizowanych, tylu a tylu wolontariuszy poszło, żeby coś zrealizować. Czyli to jest taki poziom, myślę, bardzo, bardzo łatwy. Natomiast zaczęliśmy się też zastanawiać nad tym, co myślę jest związane z tą tendencją od kilku i kilkunastu lat, żeby właśnie starać zadać sobie pytania trochę szersze. Mianowicie, jeżeli fundacja angażuje się od wielu lat systematycznie w pewne działania, jeżeli fundator wydaje na to bardzo dużo pieniędzy, to znaczy chcieliśmy sobie powiedzieć, te działania fundacji oprócz zwykłych i mierzalnych rezultatów mają niewątpliwie jakiś wpływ. Jaki wpływ, czy jaką zmianę powodują u beneficjentów, czy w otoczeniu, w którym ci beneficjenci działają. I stąd zaczęło się nasza, że tak powiem, praca, żeby znaleźć narzędzia i żeby spróbować mierzyć. Ja nie mogę się dzisiaj pochwalić ostatecznymi wynikami jeszcze, bo są to działania po pierwsze długoterminowe, poza tym wymagają doprecyzowania całego szeregu definicji. Natomiast zadaliśmy sobie pytanie, czy i w jaki sposób możemy mierzyć zmianę, którą powodują, czy wpływ, który mają poszczególne programy fundacji i czy w ogóle można by się pokusić na pewnym wyższym poziomie o tym, żeby powiedzieć, działania fundacji, w naszym wypadku Fundacji Orange, mają taki a taki wpływ, czy powodują taką a taką zmianę.